Ewa i Piotr byli małżeństwem od 15 lat. Ich życie pełne było wspólnych chwil, miłości i wzajemnego wsparcia. Mieszkali w pięknym domu na przedmieściach, gdzie wspólnie spędzali czas, pielęgnując ogród i rozmawiając przy kominku. Ich dom był pełen wspomnień, od pierwszych dni małżeństwa, przez narodziny dzieci, aż po wszystkie święta spędzone w rodzinnym gronie. Pewnego wiosennego poranka Ewa obudziła się wcześnie, jak zwykle przygotowując kawę dla siebie i Piotra. Siedząc przy stole w kuchni, rozmawiali o planach na weekend, ciesząc się swoją bliskością. Kochanie, co opowiesz na wyjazd nad jezioro w ten weekend? Zaproponował Piotr z uśmiechem. Brzmi cudownie, dawno nie byliśmy na takiej wycieczce, odpowiedziała Ewa, delikatnie muskając jego rękę. Ich dni mijały w spokoju i harmonii, a wspólne chwile wypełniały ich serca radością. Ewa czuła się spełniona, wierząc, że ich miłość jest niezachwiana. Wieczorami często siadywali razem na tarasie, patrząc na zachód słońca i rozmawiając o marzeniach na przyszłość. Piotr był menedżerem w dużej firmie budowlanej, co często wiązało się z długimi godzinami pracy i wyjazdami służbowymi. Mimo to zawsze znajdował czas dla Ewy i ich dzieci. Ewa pracowała jako nauczycielka w miejscowej szkole podstawowej, co dawało jej dużo satysfakcji i radości. Jak tam w szkole? Dzieciaki dają ci popalić? Piotr zapytał, nalewając sobie kolejną filiżankę kawy. Wiesz, czasem bywa ciężko, ale kocham tę pracę. Dzisiaj mieliśmy warsztaty plastyczne, dzieci były zachwycone, odpowiedziała Ewa z uśmiechem. Rodzinne obiady były dla nich czasem, kiedy mogli na spokojnie porozmawiać i cieszyć się swoją obecnością. Dzieci, Ania i Kuba, przynosiły do stołu swoje rysunki i opowieści ze szkoły, a Ewa i Piotr słuchali ich z zainteresowaniem. Mamo, zobacz, co narysowałem. Wołał Kuba, pokazując swój najnowszy obrazek. To jest piękne, skarbie. Jesteś prawdziwym artystą, odpowiadała Ewa, obejmując go ciepło. Pewnego dnia, spacerując po mieście, Ewa zatrzymała się przed witryną sklepu jubilerskiego. Przyciągnęły ją piękne diamentowe pierścionki wystawione na wystawie. Miała nadzieję, że może Piotr w końcu kupi jej coś tak pięknego na rocznicę ślubu. Kiedy spojrzała w głąb sklepu, zamarła. Zobaczyła Piotra w towarzystwie młodej kobiety. Ewa stała w miejscu, nie mogąc uwierzyć własnym oczom. Jej serce zabiło szybciej, a dłonie zaczęły drżeć. Przyglądała się, jak Piotr z uśmiechem na twarzy wybiera pierścionek, a potem wręcza go kobiecie, która wydawała się być zachwycona. Ewa poczuła, jakby grunt usuwał się spod jej nóg. To niemożliwe, szeptała do siebie, starając się zrozumieć, co właśnie zobaczyła. Młoda kobieta, której towarzyszył Piotr, była elegancko ubrana i emanowała pewnością siebie. Ewa przypomniała sobie, że kiedyś wspomniał o nowej koleżance z pracy, ale nigdy nie spodziewała się, że ich relacje mogą być tak bliskie. Ewa postanowiła zostać w pobliżu i zobaczyć, co dalej się wydarzy. Przez szybę widziała, jak Piotr płaci za pierścionek, a kobieta rzuca mu się na szyję z radości. Potem oboje wyszli ze sklepu, rozmawiając i śmiejąc się, jakby byli parą od lat. Może to tylko koleżanka z pracy, próbowała uspokoić siebie, choć jej serce podpowiadało coś innego. Ewa wróciła do domu, wciąż wstrząśnięta tym, co widziała. Nie wiedziała, co zrobić. Myśli kłębiły się w jej głowie, a serce bolało od przypuszczeń. Próbowała zachować spokój, ale każda chwila oczekiwania na powrót Piotra była dla niej torturą. Muszę z nim porozmawiać, ale co jeśli? Myślała, siedząc na kanapie i czekając na powrót Piotra. Wieczór zapadł, a Piotr wciąż nie wracał. Z każdą minutą Ewa stawała się coraz bardziej zaniepokojona. W końcu, późno w nocy, drzwi otworzyły się i Piotr wszedł do domu. Przepraszam, kochanie, miałem dużo pracy. Jestem wykończony, powiedział, niemal natychmiast kładąc się spać. Ewa próbowała z nim porozmawiać, ale Piotr był zbyt zmęczony, by cokolwiek wyjaśniać. Ona sama czuła, że to nie jest odpowiedni moment na konfrontację. Postanowiła, że rano zapyta go o to, co widziała. Piotr, musimy porozmawiać, zaczęła Ewa niepewnie. Kochanie, nie teraz, jestem naprawdę wykończony. Porozmawiamy jutro, obiecuję, odpowiedział Piotr, zamykając oczy. Ewa poczekała, aż Piotr zaśnie głęboko. Serce jej waliło, gdy zdecydowała się przeszukać jego kieszenie.
W jednej z nich znalazła małe, eleganckie pudełko. Otworzyła je, a w środku zobaczyła piękny pierścionek z wygrawerowanym imieniem Kasia. Gdy spojrzała na wygrawerowane imię, poczuła, jak narasta w niej wściekłość i ból. Przez chwilę stała w miejscu, trzymając pierścionek w dłoni, jakby miał jej udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Kim ona jest? Szeptała do siebie, czując, jak łzy napływają jej do oczu. Ewa postanowiła, że rano skonfrontuje Piotra z tym, co znalazła. Nie mogła dłużej żyć w niepewności i chciała poznać prawdę, niezależnie od tego, jak bolesna by była. Rankiem, kiedy Piotr obudził się i przyszedł do kuchni na śniadanie, Ewa postanowiła natychmiast z nim porozmawiać. Dzieci były już w szkole, więc mieli chwilę prywatności. Piotr, musimy porozmawiać, zaczęła Ewa, trzymając pudełko z pierścionkiem w ręku. O co chodzi, kochanie? Zapytał Piotr, widząc zaniepokojenie na jej twarzy. Ewa wyciągnęła pierścionek i położyła go na stole. Co to jest? I kim jest Kasia? Zapytała, starając się opanować drżenie w głosie. Piotr zbladł na widok pierścionka. Przez chwilę nie wiedział, co opowiedzieć, a potem zaczął się tłumaczyć. Ewa, to nie jest tak, jak myślisz, zaczął niepewnie. Nie jest tak. A więc jak jest? Widziałam cię w sklepie jubilerskim z inną kobietą. Dlaczego kupiłeś jej pierścionek? Krzyknęła, nie mogąc powstrzymać gniewu. Piotr westchnął głęboko, starając się zebrać myśli. Kasia to koleżanka z pracy. Chciałem jej pomóc, bo przychodzi ciężki okres. Ten pierścionek to prezent na jej urodziny. Nic więcej wyjaśnił, unikając jej wzroku. Ewa patrzyła na niego z niedowierzaniem. Pomóc? W taki sposób? To ma być twoje wytłumaczenie? Zapytała, czując, jak gniew narasta w niej coraz bardziej. Piotr próbował się bronić, ale jego słowa brzmiały coraz mniej przekonująco. Ewa, proszę, uwierz mi. To naprawdę tylko prezent. Nie ma między nami niczego więcej, powiedział, próbując chwycić ją za rękę. Ewa wyrwała się z jego uścisku. Nie wierzę ci, Piotr. Nigdy byś nie kupił takiego pierścionka tylko jako prezent dla koleżanki z pracy. Co jeszcze przede mną ukrywasz? Zapytała, patrząc mu prosto w oczy. Piotr zamilkł, nie mając więcej do dodania. Ewa wiedziała, że musi znaleźć odpowiedzi na własną rękę. Ewa postanowiła, że nie zostawi tego tak. Zdecydowała się dowiedzieć, kim jest Kasia i dlaczego Piotr kupił jej pierścionek. Zaczęła śledzić jego ruchy, zbierać informacje i rozmawiać z jego znajomymi. Najpierw postanowiła dowiedzieć się więcej o Kasi. Wiedziała, że Piotr często wspominał o pracy i swoich koleżankach, więc postanowiła zacząć od rozmowy z jego współpracownikami. Skontaktowała się z Anką, bliską przyjaciółką z pracy Piotra. Cześć, Anka. Mogłabym cię o coś zapytać? Zaczęła Ewa podczas spotkania na kawie. Oczywiście, co się stało? Odpowiedziała Anka, nieco zaskoczona. Chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o Kasi. Słyszałam, że Piotr często z nią pracuje. Kim ona właściwie jest? Zapytała Ewa, starając się zachować spokój. Anka spojrzała na nią z nieco zaskoczeniem, ale postanowiła być szczera. Kasia? To nowa w naszej firmie. Jest bardzo ambitna i pracowita. Piotr rzeczywiście spędza z nią sporo czasu, ale nie wiem, czy jest między nimi coś więcej. Dlaczego pytasz? Odpowiedziała Anka, przyglądając się Ewie uważnie. Ewa zdecydowała się powiedzieć jej część prawdy. Znalazłam pierścionek, który Piotr jej kupił. Chcę dowiedzieć się, czy to coś poważnego wyjaśniła, starając się nie zdradzać zbyt wiele. Anka zamyśliła się na chwilę. Rozumiem. Mogę spróbować dowiedzieć się czegoś więcej. Ale uważaj, Ewa. To może być bolesne, powiedziała, kładąc dłoń na jej ramieniu. Ewa poczuła, że ma wsparcie w Ance. Wiedziała, że to tylko początek jej śledztwa. Zaczęła również obserwować Piotra bardziej uważnie. Zauważyła, że spędzał coraz więcej czasu poza domem, tłumacząc się pracą. Ewa postanowiła pójść za nim pewnego wieczoru. Każdego dnia Ewa zdobywała coraz więcej informacji. Odkryła, że Kasia pracuje w firmie, w której Piotr często bywał na spotkaniach.
Dowiedziała się też, że widywali się regularnie, nie tylko służbowo. Ewa postanowiła zacząć śledzić Piotra. Pewnego wieczoru, kiedy powiedział, że musi zostać dłużej w pracy, Ewa postanowiła pojechać za nim. Ubrała się w ciemne ubrania, aby nie rzucać się w oczy, i wyruszyła w drogę. Jej serce biło szybko, gdy zobaczyła, że Piotr nie jedzie do pracy, ale zatrzymuje się przed kawiarnią. Co on tam robi? Szeptała do siebie, parkując samochód w bezpiecznej odległości. W kawiarni zauważyła Piotra siedzącego przy stoliku z Kasią. Obserwowała ich z ukrycia, starając się nie zwracać na siebie uwagi. Widziała, jak rozmawiają, śmieją się i spędzają czas razem w sposób, który sugerował, że są sobie bardzo bliscy. Ewa poczuła, jak narasta w niej wściekłość. Wiedziała, że musi zdobyć więcej dowodów, zanim skonfrontuje Piotra po raz kolejny. Postanowiła porozmawiać z jeszcze większą ilością osób z firmy Piotra, aby dowiedzieć się więcej o jego relacji z Kasią. Skontaktowała się z Grzegorzem, kolegą Piotra z pracy, który był znany z tego, że lubił plotki. Cześć Grzegorz, moglibyśmy się spotkać. Chciałabym porozmawiać o Piotrze i jego nowej koleżance, Kasi, zapytała Ewa przez telefon. Oczywiście, Ewa. Chętnie się spotkam i pogadam, odpowiedział Grzegorz, ciesząc się na myśl o rozmowie. Spotkali się w małej restauracji, gdzie Grzegorz, nie kryjąc swojego zainteresowania, zaczął opowiadać o Kasi. Kasia to naprawdę interesująca osoba. Piotr spędza z nią sporo czasu. Wydaje mi się, że jest między nimi coś więcej niż tylko praca, powiedział, uśmiechając się znacząco. Ewa słuchała uważnie, starając się dowiedzieć jak najwięcej. Czy wiesz coś o ich wspólnych wyjściach poza pracą? Zapytała, próbując dowiedzieć się więcej. Grzegorz zastanowił się chwilę. Słyszałem, że czasami wychodzą razem po pracy. Nie wiem dokładnie, dokąd chodzą, ale na pewno spędzają czas razem poza biurem, odpowiedział, patrząc na nią z ciekawością. Ewa poczuła, że ma już wystarczająco dużo informacji, aby podjąć dalsze kroki. Wiedziała, że musi zdobyć twarde dowody, zanim podejmie ostateczną decyzję. Postanowiła wynająć prywatnego detektywa, aby zebrać jeszcze więcej dowodów na zdradę Piotra. Ewa postanowiła, że zemści się na Piotrze i Kasi. Zaczęła dokładnie planować swoje działania, analizując każdy szczegół, by jej plan był perfekcyjny. Wiedziała, że musi działać ostrożnie i z zimną krwią. Zemsta miała być nie tylko bolesna, ale także precyzyjna, żeby Piotr i Kasia zrozumieli, jak bardzo ją zranili. Pierwszym krokiem było wynajęcie prywatnego detektywa, który miał zebrać twarde dowody na zdradę Piotra. Ewa znalazła w internecie renomowaną agencję detektywistyczną i umówiła się na spotkanie z jednym z detektywów, panem Kowalskim. Dzień dobry, pani Ewo. Jak mogę pani pomóc? Zapytał detektyw, kiedy usiedli w małej, dyskretnej kawiarni. Chciałabym, żeby pan zebrał dowody na zdradę mojego męża. Chcę mieć pewność, zanim podejmę dalsze kroki, odpowiedziała Ewa, starając się zachować spokój. Detektyw przyjął zlecenie i obiecał, że dostarczy jej wszystkie potrzebne dowody. Ewa czuła, że zrobiła pierwszy krok w kierunku sprawiedliwości. W międzyczasie Ewa zaczęła snuć plany, jak zemścić się na Piotrze. Postanowiła działać na kilku frontach, w życiu zawodowym, towarzyskim i prywatnym. Chciała, aby Piotr poczuł ból zdrady na każdym poziomie swojego życia. Pierwszym celem było zniszczenie jego reputacji w pracy. Ewa postanowiła zbierać informacje o Piotrze i jego zawodowych potknięciach. Wiedziała, że Piotr miał kilku wrogów w firmie, którzy chętnie pomogą jej w zniszczeniu jego kariery. Skontaktowała się z jednym z nich, Jankiem, który był zazdrosny o sukcesy Piotra. Cześć Janek, czy moglibyśmy się spotkać? Mam sprawę, która może cię zainteresować, zapytała przez telefon. Oczywiście, Ewa. Spotkajmy się wieczorem w tej małej kawiarni na rogu, odpowiedział Janek, czując, że może skorzystać na tej sytuacji. Podczas spotkania Ewa opowiedziała Jankowi o zdradzie Piotra i zaproponowała, żeby wspólnie znaleźli sposób na zniszczenie jego kariery. Piotr zawsze był zbyt pewny siebie. Z przyjemnością pomogę ci, Ewa, powiedział Janek z uśmiechem. Musimy działać dyskretnie. Mam kilka pomysłów, ale potrzebuję twojej pomocy, żeby je zrealizować, odpowiedziała Ewa. Janek obiecał, że dostarczy jej wszystkie informacje, które mogą zaszkodzić Piotrowi w pracy. Ewa czuła, że jej plan zaczyna nabierać realnych kształtów.
Kiedy miała już wystarczająco dużo informacji, Ewa przystąpiła do realizacji swojego planu. Skontaktowała się z przyjaciółmi i znajomymi, aby zebrać jeszcze więcej dowodów na zdradę Piotra. Stworzyła skomplikowaną sieć kłamstw i intryg, które miały zniszczyć życie Piotra i Kasi. Pierwszym krokiem było rozpowszechnienie plotek o Piotrze w pracy. Ewa zaczęła od przekazywania fałszywych informacji Jankowi, który z radością rozpuszczał je w firmie. Słyszałem, że Piotr ma problemy w domu. Podobno jego żona go zdradza, mówił Janek współpracownikom, wiedząc, że takie plotki szybko się rozejdą. Ewa wiedziała, że to tylko początek. Chciała, aby Piotr poczuł, że jego świat się rozpada. Skontaktowała się również z pracodawcą Kasi, informując go anonimowo o jej romansie z Piotrem. Wiedziała, że w firmie Kasi nie tolerowano takich skandali. Dzień dobry, chciałabym zgłosić coś ważnego. Jedna z waszych pracownic, Kasia, ma romans z mężczyzną, który jest żonaty. To może zaszkodzić wizerunkowi firmy, powiedziała Ewa przez telefon, zmieniając głos, aby nie została rozpoznana. Ewa zadbała również o to, aby Piotr znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Wiedziała, że miał kilka długów, które starał się ukryć. Skontaktowała się z wierzycielami i poinformowała ich o możliwościach odzyskania pieniędzy, co spowodowało, że Piotr nagle musiał stawić czoła swoim zobowiązaniom finansowym. Panie Piotrze, musimy porozmawiać o pańskich długach. Nasza firma nie może dłużej tolerować opóźnień w płatnościach, powiedział jeden z wierzycieli podczas niespodziewanej wizyty w biurze Piotra. Ewa nie zapomniała również o swoim życiu towarzyskim. Postanowiła zorganizować spotkanie z przyjaciółmi, podczas którego subtelnie wspomniała o problemach małżeńskich. Wiedziała, że plotki szybko się rozprzestrzenią i dotrą do osób, które mogą zaszkodzić Piotrowi. Czasami mam wrażenie, że Piotr nie jest ze mną szczery. Mam nadzieję, że to tylko moje paranoje, powiedziała Ewa podczas spotkania z przyjaciółkami, starając się wywołać współczucie i zrozumienie. Ewa upubliczniła wszystkie dowody na zdradę Piotra. Jego reputacja w pracy i wśród znajomych została zrujnowana. Kasia również straciła swoją pozycję i szacunek. Piotr próbował ratować swoje małżeństwo, ale Ewa była nieugięta. Proces upadku Piotra był stopniowy i bolesny, zarówno dla niego, jak i dla osób z jego otoczenia. Wszystko zaczęło się od anonimowego listu, który Ewa wysłała do zarządu firmy, w której Piotr pracował. List zawierał kopie zdjęć i wiadomości, które dokumentowały jego relacje z Kasią. Były tam również informacje o jego długach i problemach finansowych. Anonimowy nadawca sugerował, że Piotr wykorzystuje swoje stanowisko, aby ukrywać swoje nieuczciwe działania. Piotr został natychmiast wezwany na rozmowę z zarządem. Piotrze, otrzymaliśmy poważne oskarżenia przeciwko tobie. Musimy to wyjaśnić, powiedział prezes firmy, pan Kowalski, patrząc na niego surowo. To jakieś nieporozumienie. Ktoś chce mnie zniszczyć, próbował się bronić Piotr, czując, jak grunt usuwa mu się spod nóg. Zarząd jednak postanowił przeprowadzić wewnętrzne śledztwo, aby zbadać wszystkie zarzuty. Piotr został zawieszony w obowiązkach, a jego reputacja zaczęła szybko się pogarszać. W biurze zaczęły krążyć plotki, które jeszcze bardziej pogłębiały jego upadek. Słyszałeś, że Piotr ma romans z Kasią? Podobno ona też jest w to zamieszana, mówiła jedna z pracownic do koleżanki podczas przerwy na kawę. Tak, i podobno ma spore długi. Nie wiedziałam, że ma takie problemy, odpowiedziała druga, kręcąc głową z dezaprobatą. Piotr próbował zachować spokój i dowiedzieć się, kto stoi za tym wszystkim. Wiedział, że Ewa była na niego zła, ale nie sądził, że posunie się tak daleko. Pewnego dnia, kiedy wrócił do domu, postanowił porozmawiać z nią jeszcze raz. Ewa, proszę, musimy porozmawiać. To wszystko wymknęło się spod kontroli, powiedział, wchodząc do salonu. Nie mamy o czym rozmawiać, Piotrze. Wszystko, co się dzieje, to wynik twoich działań, odpowiedziała Ewa zimnym tonem. Piotr zrozumiał, że Ewa nie zamierza mu wybaczyć. W międzyczasie Kasia również zaczęła odczuwać konsekwencje ich relacji. W firmie, w której pracowała, zaczęto patrzeć na nią z podejrzliwością, a jej przełożeni postanowili również przeprowadzić śledztwo. Kasia, musimy porozmawiać o twojej relacji z Piotrem. Otrzymaliśmy pewne informacje, które musimy wyjaśnić, powiedział jej szef, pan Nowak, podczas jednego ze spotkań. To jakieś nieporozumienie.
Piotr jest tylko moim kolegą z pracy, próbowała się bronić Kasia, czując, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Śledztwo w firmie Kasi wykazało jednak, że ich relacja była bardziej zażyła, niż się wydawało. Kasia została zwolniona z pracy, a jej reputacja w branży została zniszczona. Wiedziała, że nigdy nie odzyska dawnego statusu i że będzie musiała zaczynać wszystko od nowa. Piotr, tracąc pracę i reputację, znalazł się w tragicznej sytuacji finansowej. Wierzyciele zaczęli się domagać spłaty długów, a on nie miał środków, aby im sprostać. Jego życie zaczęło się rozpadać na kawałki, a on nie wiedział, jak się z tego wydostać. Ewa czuła satysfakcję z dobrze wykonanej zemsty. Cieszyła się, widząc, jak Piotr i Kasia ponoszą konsekwencje swoich czynów. Wiedziała, że nie odzyska swojego dawnego życia, ale przynajmniej mogła zakończyć tę bolesną historię z podniesioną głową. Ewa postanowiła zorganizować spotkanie z najbliższymi przyjaciółkami, aby uczcić swoje zwycięstwo. Spotkały się w ulubionej kawiarni, gdzie mogły porozmawiać na spokojnie. Dziewczyny, muszę wam coś powiedzieć. Udało mi się dokonać zemsty na Piotrze, zaczęła Ewa, uśmiechając się. Opowiedz nam wszystko! Zawołała Marta, jedna z jej przyjaciółek. Ewa opowiedziała im o całym planie, o wynajęciu detektywa, o upublicznieniu dowodów i o konsekwencjach, które Piotr i Kasia musieli ponieść. Przyjaciółki słuchały jej z uwagą, nie mogąc uwierzyć, jak bardzo Ewa potrafiła zorganizować swoje działania. Ewa, jesteś niesamowita. Musiało to być dla ciebie trudne, ale teraz możesz zacząć nowe życie, powiedziała Anna, przytulając ją. Ewa czuła, że ma wsparcie swoich przyjaciółek i że może zacząć nowy rozdział w swoim życiu. Wiedziała, że zemsta była tylko początkiem, a teraz nadszedł czas, aby skupić się na sobie i swoich marzeniach. Postanowiła również skontaktować się z prawnikiem, aby rozpocząć proces rozwodowy. Chciała, aby Piotr jak najszybciej zniknął z jej życia. Spotkała się z mecenasem Kowalczykiem, który specjalizował się w sprawach rozwodowych. Pani Ewo, rozumiem, że chce pani złożyć pozew o rozwód. Proszę mi opowiedzieć o sytuacji, abym mógł przygotować odpowiednie dokumenty, powiedział prawnik, siadając za biurkiem. Mój mąż mnie zdradzał i chce zakończyć to małżeństwo jak najszybciej. Mam dowody na jego zdradę i chciałabym, abyśmy podzielili majątek sprawiedliwie, odpowiedziała Ewa, czując, że to kolejny krok w jej nowym życiu. Prawnik obiecał, że przygotuje pozew i że będzie reprezentował ją w sądzie. Ewa poczuła ulgę, wiedząc, że wkrótce zakończy ten bolesny rozdział swojego życia. Po zakończeniu swojego planu, Ewa postanowiła odejść od Piotra. Spakowała swoje rzeczy i opuściła dom, który był kiedyś symbolem ich miłości. Zaczęła nowe życie, pełne nadziei na lepszą przyszłość, wolną od zdrady i bólu. Ewa wynajęła małe mieszkanie w centrum miasta, gdzie mogła zacząć wszystko od nowa. Nowe otoczenie i brak wspomnień związanych z Piotrem pomagały jej w rozpoczęciu nowego rozdziału. Zaczęła skupiać się na sobie i swoich pasjach, które przez lata zaniedbywała. Postanowiła zapisać się na kursy jogi i medytacji, aby znaleźć wewnętrzny spokój. Każdego ranka wstawała wcześnie, aby uczestniczyć w zajęciach, co dawało jej energię i pozytywne nastawienie na resztę dnia. Dzień dobry, jestem Ewa. To moje pierwsze zajęcia, powiedziała, wchodząc do studia jogi. Witaj, Ewo. Cieszę się, że do nas dołączyłaś. Znajdź sobie matę i rozgość się, odpowiedziała instruktorka z uśmiechem. Ewa zaczęła również rozwijać swoje zainteresowania artystyczne. Zawsze marzyła o malowaniu, więc zapisała się na kurs malarstwa. Każdego tygodnia spędzała godziny w pracowni, tworząc obrazy, które wyrażały jej emocje i doświadczenia. To jest piękne, Ewa. Masz talent, powiedziała jej nauczycielka malarstwa, patrząc na jedno z jej dzieł. Dziękuję. Malowanie daje mi dużo radości i pomaga zapomnieć o przeszłości, odpowiedziała Ewa z uśmiechem. Wkrótce Ewa zaczęła poznawać nowych ludzi i nawiązywać nowe przyjaźnie. Czuła, że otwiera się przed nią nowy świat, pełen możliwości i pozytywnych doświadczeń. Pewnego dnia, podczas jednego z wernisaży, na których prezentowała swoje prace, poznała Marka, miłośnika sztuki, który również interesował się malarstwem. Twoje obrazy są niesamowite. Widać, że wkładasz w nie całe swoje serce, powiedział Marek, podchodząc do niej. Dziękuję. Malowanie to dla mnie forma terapii i wyrażania siebie, odpowiedziała Ewa, czując, że zaczyna się między nimi rodzić coś więcej niż tylko przyjaźń.
Ewa i Marek zaczęli spędzać coraz więcej czasu razem, dzieląc się swoimi pasjami i marzeniami. Ewa czuła, że znalazła bratnią duszę, która rozumie jej przeszłość i wspiera ją w dążeniu do nowego, lepszego życia. Ewo, jesteś niesamowitą kobietą. Cieszę się, że mogłem cię poznać, powiedział Marek, trzymając ją za rękę podczas jednej z ich wspólnych wycieczek. Dziękuję, Marku. Ty również wniosłeś dużo radości do mojego życia, odpowiedziała Ewa, uśmiechając się do niego. Ewa wiedziała, że przed nią jeszcze wiele wyzwań, ale czuła się silniejsza i gotowa, aby stawić im czoła. Wiedziała, że zasługuje na szczęście i że teraz, po wszystkich trudnych doświadczeniach, ma szansę na nowy początek. Zasługuje na szczęście, powiedziała do siebie, zamykając za sobą drzwi i wyruszając w nową podróż.